Cześć, witajcie na kanale Falowe Love. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam trzy przykładowe zestawy stylizacyjne z drogerii Rossmann dla włosów falowanych, aczkolwiek myślę, że kręcono włosi również coś dla siebie tutaj znajdą. Zapraszam! Odcinek ten tworzę dla osób, które są na początku swojej pielęgnacyjnej, falowanej drodze. Jeszcze do końca nie wiedzą, co to jest równowaga pech, z czym to się je, nie potrafią czytać składów, więc mam nadzieję, że właśnie w tym odcinku będziecie mieli jakiś taki punkt zaczepienia, bo przedstawię w nim trzy zestawy stylizacyjne z drogerii Rossmann, więc są łatwo dostępne i każdy gdzieś tam myślę, że ma do nich dostęp. W skład każdego z tych trzech zestawów będzie wchodził peeling, będzie wchodził mocny szampon z SLS-em, tak zwany rypacz. Będzie także mydło takie na co dzień, olej do olejowania, zestaw odżywek proteinowa, emolientowa, humektantowa, a także zestaw dwóch stylizatorów. Pamiętajcie, że nie musicie wszystkiego od razu kupować, to są tylko przykłady. Jeżeli na przykład brakuje Wam jakiejś odżywki humektantowej, to po prostu możecie sobie posłuchać o odżywkach humektantowych, o których tutaj mówię. Jeśli jednak zdecydujecie się kupić takie całe zestawy, to pamiętajcie proszę, żeby te kosmetyki wprowadzać do swojej pielęgnacji stopniowo, żebyście mogli zobaczyć, co Wam szkodzi, a co Wam służy, bo oczywiście no niestety nie ma jeszcze takiego kosmetyku, który służyłby wszystkim włosom. Tak więc no zapraszam. Tak więc pierwszy zestaw to będzie zestaw zgodny z metodą Curliger, czyli tak zwany CG. Często służy on osobom, które mają zniszczone, bardzo suche włosy, bardzo suchą skórę, tak jak ja mam atopowe zapalenie skóry i takie mycie odżywką bardzo ją łagodzi. Być może Wam również ono przypasuje. I tutaj za peeling wzięłam taki sobie z firmy Biovax. Jest on taki mechaniczny. Jak możecie zobaczyć, ma cały zestaw pech, więc dba o tę skórę głowy z każdego frontu. Dodatkowo ma różne wyciągi roślinne, które mają za zadanie pobudzić krążenie, stonizować skórę, oczyścić ją. Zresztą jak tam dalej będę mówić też o innych peelingach, no to właśnie w sumie każdy ma tego typu ekstrakty. Tutaj za takie ścierniwo służą takie zmielone kawa, więc nie dość, że fajnie peelinguje, to jeszcze też pobudza krążenie, gdzieś tam te włosy być może po takich peelingach będą szybciej rosły. Jest też, myślę, ten peeling fajny dla wrażliwców, bo nie ma jakichś mocnych detergentów, więc jeżeli się ich boicie, to jak najbardziej polecam. Jeśli chodzi o takie mydło na co dzień, czy tam takie regularne po prostu mydło, nie mówię, że codziennie musicie myć włosy, to polecam odżywkę Isane Silky Gloss. Jest ona pechowa, no niektórzy mogą się przestraszyć protein roślinnych, jednak one mają bardzo małe prawdopodobieństwo przeproteinowania włosów. Ponadto wiecie, tym głównie myjecie skalp, więc naprawdę nic tam się nie powinno stać. Jeśli jednak mimo wszystko się tego boicie, to możecie kupić siostrę bliźniaczkę, może nie bliźniaczkę, ale humektantową odżywkę z tej samej serii Miód i Wanilia. W tym zestawie jako rypacz podałam Joannę Rzepę. Jest ona tania, ma prosty skład, plus gdzieś tam ma także nawilżające składniki, które łagodzą potencjalnie drażniące działanie tego mocnego detergentu, jakim tutaj jest sodium laureth sulfate. Więc myślę, że to też jest spoko opcja dla wrażliwców. Aczkolwiek, no, żeby nie było idealnie, to też są tutaj takie brzydkie itchy emsy, te konserwanty zaznaczone na czerwono. Jeżeli Wasza głowa źle na nie reaguje, no to być może powinniście wybrać inny szampon oczyszczający. Aczkolwiek, no ja na przykład mam podrażnienie po tych konserwantach i to często, jeżeli są w odżywkach i dotykają mi skóry głowy, albo na przykład w stylizatorze, jeżeli stylizator z tym konserwantem, z tymi konserwantami dostanie się do skóry głowy, to mnie podrażnia, a na przykład w szamponie z SLS-em nie czuję tego podrażnienia, więc to jest jakaś taka kwestia indywidualna. Myślę, że warto przetestować, bo nie jest drogi. Jako olej poleciłabym tutaj Venus Nature, olej macadamia. Jest on dosyć uniwersalny.
Wielu włosom przypasuje, możecie sobie fajnie nim olejować włosy, a także w przypadku, ponieważ tutaj mówimy o metodzie CG, możecie nim sobie zabezpieczać włosy na końcach, bo niestety nie możecie tutaj używać takich zwykłych ser, silikonowych na końcówki, ale właśnie takie oleje jak najbardziej. Za odżywkę proteinową w tym zestawie posłuży oherbal z lnem. Jest dosyć popularna i lubiana. Oczywiście możecie zobaczyć, że w składzie ma cały pech, jednak ciężko znaleźć, zwłaszcza wśród tych drogeryjnych odżywek, ale ogólnie wśród wszystkich odżywek, coś, co jest tylko proteinowe, emolientowe czy tam humektantowe. A tutaj Wam to polecam, bo wiem, że wiele osób stosuje tę odżywkę właśnie do kuracji, jakim brakuje protein. Jak możecie zobaczyć, w przypadku tej odżywki są to hydrolizowane proteiny mleczne. Oprócz tego, jeżeli chodzi o nawilżacze, to mamy tutaj na przykład pantenol, niacynamid. One nie są takimi hardkorowymi nawilżaczami, nie są takimi puchogennymi rzeczami jak gliceryna, a w tym wypadku ona występuje na końcu składu, więc nie powinna szkodzić. No dodatkowo mamy oleje, które gdzieś tam dociążają i pielęgnują te włosy. Naprawdę polecam, fajny skład, naturalny. Wiem, że swego czasu nawet myłam nią skórę głowy. Jako humektant polecam Wam Garnier Hair Food Banana. Jak widzicie, ma także sporo emolientów, jednak mamy tutaj glicerynę bardzo wysoko w składzie. I naprawdę ona jest odczuwalna. Wiele osób, używając tej serii, już nawet nie mówię o tej jednej masce, odczuwa przehumektantowanie. Nie przeemolientowanie, ale właśnie przehumektantowanie przez tę glicerynę. Dodatkowo właśnie ekstrakt z banana też zawiera gdzieś tam cukier, który też jest nawilżaczem. Jednak myślę, że głównie tutaj te przehumektantowania są spowodowane tą gliceryną. Jednak jako taka właśnie maska, jeżeli brakuje Wam nawilżenia, myślę, że będzie idealna, jest tania, ma całkiem w porządku skład, jak najbardziej do kupienia. Jako maskę emolientową podam tutaj maskę z L'Oreala Fresh Care Argan and Safflower. I myślę, że to jest naprawdę taka perełka, bym powiedziała. Spójrzcie, tu są tylko emolienty i naprawdę bez żadnych właśnie silikonów. No wiadomo, to jest w końcu zestaw do metody CG. Skład jest w miarę prosty, ma oleje. No niestety ta maska nie grzeszy niską ceną, ale naprawdę ma bardzo ciekawy skład. No i myślę, że bym poleciła. Sama jej nie próbowałam, ale intryguje mnie. Właśnie przez ten taki fajny, typowo emolientowy skład, więc jak na taką drogeryjną maskę, naprawdę propsy. Wiem, że ona jest też polecana jako taka odżywka bez spłukiwania, no ale sądząc po składzie, bez wahania używałabym jej jako taką zwykłą emolientową odżywkę. Myślę, że nawet jako taka odżywka bez spłukiwania bądź serum do włosów mogłaby być dla niektórych za ciężka. Ale dajcie znać, czy ją testowaliście, bo naprawdę jestem ciekawa. Teraz przejdźmy do stylizatorów. W każdym zestawie podałam dwa, ale oczywiście możecie kupić tylko jeden. Tylko tak dałam, żebyście mieli wybór, żebyście widzieli, co jest w tej drogerii. Jako piankę dałam Nivea Curl. Ma fajny emolientowo-humektantowy skład, prosty. Wiele osób chwali. Raz miałam okazję jej użyć i wydaje mi się, że mnie akurat lekko spuszyła, ale to nie znaczy, że tak musi się stać z Waszymi włosami. Możecie przetestować, myślę, że cena też nie jest droga, tym bardziej, że te kosmetyki z Rossmana bardzo często są przeceniane, więc można polować na okazję. Jako drugi kosmetyk stylizacyjny w tym zestawie zgodny z metodą Curligal podam Velle Shockwaves. Jest ona humektantowa, więc na pewno nie wszystkim będzie to pasowało. Jednak, no jak zawsze, są i zwolennicy, i przeciwnicy danego kosmetyku. Musicie sami przetestować, żeby po prostu to sprawdzić. W obu tych wymienionych stylizatorach możecie zobaczyć polimery utrwalające skręt. Są one dosyć wysoko w składzie, więc jeżeli macie problem z utrzymaniem skrętu, to myślę, że to będzie fajna opcja. I to zarówno osobno te produkty, jak i w połączeniu, czyli najpierw bym nałożyła piankę, a potem na to ten żel Velle Shockwaves. Przejdźmy teraz do zestawu numer 2. Nazwałabym go po prostu takim freestyle'owym zestawem. Zawiera szampon delikatny, to już nie jest zestaw zgodny z Curligal, więc będą silikony. I tutaj jako peeling wzięłam naturę Siberikę. Miałam ją i bardzo lubiłam. Jest to taki peeling mechaniczny i peeling trochę taki chemiczny.
Bardzo fajnie oczyszczał skórę głowy, naprawdę nie podrażniał mnie. Ma fajne wyciągi roślinne, dodatkowo na końcu składu możecie zobaczyć także aminokwasy, które również mogą Wam fajnie pielęgnować i nawilżać skórę głowy. Jako myjadło proponuję tutaj szampon z tołpy. Ma fajny, krótki skład, delikatne detergenty, kurczę, naprawdę spoko. Ogólnie uważam, że Taupa jest taką niedocenianą firmą, zarówno jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, jak i włosów, bo naprawdę można tam znaleźć fajne perełki. No i nie wiem, nic więcej o tym szamponie nie dodam. No skład fajny, prosty, krótki, idealny do mycia na co dzień. Tutaj za rypacza wzięłam na przykład Garnier Fructis Aloe. Ma SLS, ma także substancje gdzieś tam łagodzące jego działanie, takie jak olej kokosowy. Oczywiście, uwaga, osoby, które nie lubią oleju kokosowego, aczkolwiek sądzę, że w takim szamponie raczej nie powinien zaszkodzić. Dodatkowo jest też sok z aloesu, więc to wszystko powinno gdzieś tam fajnie równoważyć to działanie tych silnych detergentów. Osobiście tego szamponu nie używałam, aczkolwiek myślę, że byłby fajny. Tutaj do olejowania też mogę polecić kolejny olejek od Venus. Olejek z konopi siewnej. Też bardzo wiele osób go chwali. Nawet jeżeli by Wam się nie sprawdził do olejowania, bo na przykład Wasze włosy go nie lubią, to jest także świetny w pielęgnacji twarzy. Gdzieś tam można sobie dodawać kropelkę do kremu, czy też mieszać z kwasem hialuronowym. Jako odżywkę proteinową dam odżywkę z Yope Orientalny Ogród. Jak widzicie, ma ona tutaj proteiny vegetable, czyli warzywne, roślinne. Nie wiem dokładnie jakie, ale naprawdę jeżeli lubicie pszeniczne, sojowe, jakieś takie właśnie typowe proteiny roślinne, to odżywka powinna Wam się sprawdzić. Możecie także zobaczyć, że ta odżywka ma też emolienty i humektanty, ale jak już wspominałam wcześniej, ciężko o taką typowo proteinową odżywkę gdzieś tam w sieciówkach. Dodatkowo ta odżywka jest także zgodna z metodą Kerliger, więc na przykład jeżeli nie lubicie protein mlecznych, które wymieniłam we wcześniejszym zestawie w odżywce o herbal z lnem, to być może ta Wam przypasuje bardziej, bo ma proteiny roślinne. Jako humektantową odżywkę znowu sięgnę tutaj po markę Yope, tym razem po świeżą trawę. No ma sporo humektantów na początku składu, gdzieś tam emolienty, żeby to się wszystko za bardzo nie puszyło. W zasadzie więcej o tej odżywce nie powiem nic więcej, po prostu fajny humektant i znowu taki, który pasuje także do metody Kerliger. Za odżywkę emolientową posłuży tutaj odżywka z firmy Love and Beauty. To jest ta taka z masłem murumuru. Nazywa się Blooming Color. No i widzicie, tak? No macie na pomarańczowo podkreślone składniki emolientowe, więc ma ich dużo. Gdzieś tam jest glikol, ale myślę, że to masło murumuru i te inne oleje, które się znajdują w tej odżywce, to fajnie równoważą i można ją stosować spokojnie jako właśnie taką odżywkę emolientową. No i to jest kolejna odżywka, która jest zgodna z metodą Kerliger. Jako stylizator polecam tutaj żel od Tafta. Składa się on głównie z polimerów utrwalających skręt. Gdzieś tam dalej ma także nawilżacze, ale nie ma ich wiele, więc nie sądzę, żeby one specjalnie tam puszyły. No skład taki poprawny, jak na tę cenę, jak na to, że jest kosmetykiem drogeryjnym, to jest super. Bardzo dużo osób chwali Tafty, więc polecam spróbować. Jako krem polecam tutaj znowu z firmy Nivea. Jest bardzo fajny, podobno lekki, emolientowo-humektantowy, bardziej zdecydowanie wręcz, bardziej emolientowy niż pianka, którą wymieniłam w poprzednim zestawie. I znowu wiele osób chwali. Ja nie miałam możliwości jej jeszcze wypróbować, ale myślę, że gdzieś tam będzie u mnie na liście, żeby kiedyś ją sobie nałożyć na włosy. Teraz przejdźmy do ostatniego zestawu, zestawu numer 3. Nazwałam go roboczo zestawem tanim, ponieważ jest najtańszy z tych wszystkich, które wymieniłam wyżej. Nie jest on zgodny z metodą CG, zawiera szampon. Jako peeling polecam tutaj ten z firmy Farmona. Ogólnie bardzo lubię tę firmę, też myślę, że jest niedoceniana. Lubię ją zarówno jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, jak i właśnie włosowo. Jest tania, ma całkiem spoko składy.
Ten peeling opiera się głównie na kwasach, więc jest taki chemiczny. Dodatkowo ma fajne ekstrakty ziołowe, jak widzicie ma też humektanty, emolienty, które mają fajnie chronić ten skalp, odżywić go. No i w sumie co więcej o nim powiedzieć? Chyba nic. Dajcie znać, czy w sumie go testowaliście, bo ja jeszcze nie miałam okazji. Za łagodny szampon posłuży tutaj szampon z Petal Fresh. Jak widzicie, jest on dosyć bogaty, ma delikatne detergenty. Może się fajnie sprawdzić na delikatnych, wrażliwych głowach. Ma oleje, ma humektanty. Aczkolwiek ma też wiele ekstraktów roślinnych i w sumie to fajnie, bo one też pielęgnują naszą skórę głowy, ale z drugiej strony wiem też, że wiele osób ma uczulenia na tego typu ekstrakty i są właśnie osoby, które na to narzekają, ale no to już jest kwestia indywidualna. Jako rypacz tutaj znowu pójdzie szampon Joanna, ten sam co w zestawie CG. Jest on tani, kosztuje 9,29, wystarczy na długo. Skład omówiłam już wyżej i w sumie nie mam nic do dodania więcej w jego sprawie. Jeżeli chodzi o olej do olejowania, to wzięłam taką mieszankę z Altery. Ma ona bardzo fajny skład, mieszankę kilku olei plus jeden emolient. Jak najbardziej nada się to do olejowania włosów albo nawet właśnie do pielęgnacji ciała czy też twarzy. Za odżywkę proteinową podam tutaj na przykład odżywkę z Nivea pH Balance. Jest całkiem fajna, ma oczywiście silikony, ale co jest w niej fajne, to to, że nie ma humektantów, więc jeżeli ktoś jest na nie wrażliwy, to myślę, że to będzie fajne rozwiązanie. Ma dwa rodzaje protein, jedwab i mleko, więc jeżeli lubicie, to jak najbardziej. No i dodatkowo ma tę całą otoczkę taką emolientową, w tym także silikonową. Warto spróbować. Ja jej nie próbowałam i myślę, że nie będę jej próbowała próbować. No, masło maślane. Bo raczej jestem w teamie metoda Curly Girl, ale jeżeli ktoś z Was próbował, to dajcie znać, bo wygląda ciekawie. Za odżywką humektantową w tym zestawie posłuży wszystkim chyba znana i sana miód i wanilia. Jest przetaniutka, zgodna z metodą Curly Girl i napchana po prostu humektantami, więc jeżeli czujecie, że Wasze włosy są naprawdę suche i pragną nawilżenia, to warto po nią sięgnąć. Nawet jak się nie sprawdzi, to za tę cenę to... no, życie. Za odżywkę emolientową tutaj również taki klasyk Garnier Żurawina. Jest mocno emolientowa, ma w sobie także jakąś tam nutkę humektantów, ale znam osoby, które nie lubią humektantów za nic i jej używały i nie czuły w niej niczego humektantowego. Oczywiście Wasze włosy mogą to poczuć, to już tak jak zawsze, chyba w każdym filmiku to powtarzam, kwestia indywidualna. Jednakowoż no, warto się jej przyjrzeć, ma naprawdę takie fajne emolienty, które służą większości typów włosów. Kiedyś ją stosowałam i naprawdę fajnie dociążała włosy. Za stylizator posłuży kolejny klasyk, bardzo taniutki, krem od Isany. Jest emolientowo-humektantowy, ma polimer utrwalający skręt. I myślę, że jest tyle samo osób, które ją kochają, co jej nienawidzą. Po prostu ten kosmetyk trzeba znowu przetestować. Jako drugi stylizator, no tutaj będzie oczywiście kolejny klasyk, Taft niebieski. Wielu znowu osobom on odpowiada, mnie również. Oprócz polimerów utrwalających skręt ma również humektanty, więc no niektórzy muszą na to uważać. Zwłaszcza, że wśród nich znajduje się gliceryna, jednak no tak czy inaczej jest on fajną, tanią opcją do stylizacji. Jako bonus dam jeszcze tutaj takie dwa produkty. Jeżeli chcielibyście zapuszczać włosy i coś wcierać na porost, no to polecam wcierko odżywkę od Joanny Konopie. Ma fajny, naturalny skład, nawilżający, składniki, które pobudzają porost włosów, pobudzają mikrokrążenie, nie podrażniają, a przynajmniej nie powinny, ale to wiadomo, kwestia indywidualna. Jest jak najbardziej warta uwagi, 12 zł, można próbować. I tutaj, jeżeli jeszcze chcielibyście zabezpieczać końcówki, to polecę taki olejek. Oczywiście nie nadaje się on, jeżeli jesteście na metodzie CG, bo ma on silikony. Ale jeżeli nie jesteście, to jak najbardziej możecie go używać do odgniatania sucharków, do zabezpieczenia końcówek. Jest tani, ma krótki skład, lekkie silikony, nie powinien obciążać. Ma także na końcu gdzieś tam olejek z czarnuszki i wiemy, że on służy wielu osobom, warty próbowania.
Dobrze, dziękuję. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że te zestawy będą przydatne. Pamiętajcie, że możecie gdzieś tam je miksować. Nie trzeba kupować tego od A do Z. Jeżeli macie swoje propozycje, których nie wymieniłam, a które Wam się sprawdzają i które właśnie są dostępne w drogerii Rossmann, to dajcie znać w komentarzu. Może komuś też to pomoże. Być może to, co ja wymieniłam, komuś się nie sprawdza, a to, co Wy napiszecie, będzie akurat. Planuję kontynuować tę serię, na pewno wezmę na tapet drogerię Hebe. Dajcie znać, jakie inne drogerie z chęcią byście zobaczyli w takich zestawach, jeżeli w ogóle. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o kciuku w górze, obserwie. Dzięki, pa, pa.